Tam gość widzi chyba, nie? No, nie. Dobra. Idziemy. Nasz cel jest widoczny tam. Co to w ogóle było kiedyś? Jakieś opuszczone... Burdel. Nie. To był opuszczone szpitalne budynki. Dobra. Zrobimy, bo tutaj nic ciekawego. O! Żub lubi siedzieć w trawie. Nowy szpital wojewódzki. A tam nasz cel. W tle ciepłownia dawna i wysoki komin. Kolory jak w Czarnobylu. Jest to nasz pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiałość. Dobra. Taka droga, na razie nic ciężkiego. Już zresztą wyjeżdżona tutaj przez rowery różnego rodzaju. Idziemy. Powoli, żeby się nie zmęczyć. Tam w tyle widać lądowisko dla helikopterów, dla tego szpitala. Tam mamy szpital, już pokazywałem. Tam jest oddział takich chorób specjalnych, nie? Wirusowych, tam takie. Psychiatryk. Tam ten budynek z anteną, tam jest, tam się lód tworzy do potrzeb szpitalnych. Jest tam właśnie maszyna do tworzenia lodu. I tam ten rękaw. Tam ląduje helikopter. Dobra, idziemy dalej. Dobra, tutaj macie ten kondon, czy jak to się nazywa? Rękaw, helikopter. Widać, wiatr dzisiaj jest dość mały. Tam szpital. Sorry za drganie, ale zobaczycie zaraz, jakie to pozycje dla was nagrywam. Opuszczone budynki. Niedziałająca już tutaj. I patrzę, w jakie to pozycje nagrywamy. Kolega mnie dotrzymuje, żebym nie spadł. Dobra, czekaj, odejdź. Uja! Spadł plecak. Chyba się nic tam nie ten. Nie. Dobra. Będę go trzymał w ręce. Nowy se kupisz. Zaczep tam. Zobaczycie tutaj już. Coraz bardziej zalesione wszystko jest. Komary? Jakieś muchy czy komary. Mam nadzieję, że jeszcze nie dogryzły, bo nie lubię ich. Coraz więcej zieleni. Bo coraz mniej osób tutaj chodzi. Oczywiście puszki piwa wszędzie. Idziemy. W tle, nie wiem czy widać. Następnym razem weźmiemy taki fajny kij do nagrywania. Trzymasz tego kija w ręce i widać wszystko z tyłu. Także muszę teraz trzymać ręką, więc niewiele będzie widać. Następnym razem taki kij weźmiemy. Ogólnie ten jest czasami chroniony przez ochroniarzy. Nie chcemy tutaj się natrafić, ale nigdy nie będziemy uważać. Kiedyś tutaj jeszcze rywaliśmy się też z ASG, prawda? Tak. Fajna zabawa, fajne tereny. Ale nie wiem jak teraz to jest, bo dawno nie byliśmy. Dobra, idziemy. Trzeba znaleźć wejście, bo tu jest strasznie zalesione. Ptaki śpiewają. Już pozostałaś po ludziach. Dobra, cicho. Zachowujmy się cicho. Ja było, pamiętam, studnia kiedyś, już teraz nie ma. Patrzcie, jaka pogoda. Niebo jest takie szare. Nie wiem, czy widać. Widać. Dobra, chodźcie. Oczywiście wstęp grozi zawalaniem. O, jakaś studnia. Nie wiem, jak tam dojść. Aha, pozdrawiamy oczywiście Tubriders dwóch, Skifa and Buster, bracia, pozdrawiamy. Wzorujemy się na was. Oczywiście nigdy nasze filmy takie dobre nie będą jak wasze. Ale może ktoś to będzie oglądał. Dobra, wchodzimy. Ważnie. Powoli. Tak, w dobry.
petycji, pomimo napisów. Nie wygląda tutaj, żeby coś miało nam na głowę spaść. To na potem oczywiście, bo pod wpływem nie będziemy chodzić tutaj. Mamy drugą kamerę, żeby nasze ujęcia były jeszcze lepsze. Piękna wiosenna aura. Ale kurde. Tego się nie spodziewałem. No, chmury. Po chmurach można było sądzić, że będzie padać. Zdziwienia nie ma. Bądźmy cicho, zobaczmy ten piękny dźwięk. A zobacz, chyba. Widać, jak drzewa uginają się pod wpływem deszczu. To co? Wchodzimy. Ten piękny zapach. Wchodzimy do środka. Nie będziemy moknąć. Powiem wam, że to jest tutaj ciepło. Czy uważać pod nogi. Skąd te worki? Nie było. Coś robotnicy tutaj rzucali, zrobili sobie z tego zbiorowisko śmieci. Widać, jak się ciągną te budynki. Chodź, zobaczymy, co tam jest. Wszystko, czego dusza zapragnie. Właśnie, właśnie przestało padać. Co tam? Dziura może być. Nie, już nie podoba. Patrzymy na podnogi. Powiem ci, że horrornie dużo zajmują te nagrania. Całkiem pokaźna. Nie wiem, takie dziury się robią, ciekawe. Spróbujemy tam poświecić zaraz. Poczekajcie. Dawaj. Pokaż się. Już? No. Troszkę obiekty zasłaniasz. Aha, o. No, łapami możesz trzymać, będą mniejsze wygadę. O. Nie, tak śmieję. Dobra. Patrzcie tu. Spróbujemy tam wejść. Dobra, idziemy dalej. Widać już rosnącą trawę. Natura odbiera powoli to, co jej zabrano. Może się działa? Bardzo luksusowa kreatura, w bardzo dobrym stanie. Sprzedam na Allegro. Stówę. O, nawet mamy firmę. Dobra. Właśnie coś znalazłem. Pewnie już to widzieliście. Aha, to jest to. Wchodzimy? Wyjście ewakuacyjne. Oczywiście. To na koniec będzie. Dobra, na koniec. Na koniec zajdzie się potrafi. Dokładnie. O, tutaj trochę dach przecieka. Znaki faszystowskie. Hitler. Jakieś dziecko to chyba pisało. Rośliny oczywiście już zajęły to, co należało kiedyś do nich. Dobra, teraz helikopter lądował. No właśnie. O kurde! O kurde! Wylądowało wszystko w tym brudzie. Nie, ja zostawię ten plecak gdzieś. Nie będzie.
Będziesz trzymał? Ma ten? Kurczę. Uchwyt jest urwany, dzisiaj się urwał. No. O, tu będzie fajny widok. Nowy szpital. Czyli to jest ten oddział specjalny. Ale można ludzi oszukać, napisać Prypeć. Napisać Prypeć, Ukraina. PCO. Nie wiem w sumie skąd się taka tutaj szyba tutaj znalazła. Nie. Nic, nie będziemy tutaj na razie niszczyć. O! Słyszałem butelkę. Czy tam są jakieś... Tam są jakieś... Patrzcie na tego kija. Śmietniki. Nie chcę tutaj długo przebywać w oknie. Nie chcę, żeby zobaczył nas ktoś z ochrony. Nie wiem, co to jest. Idę. Pewnie tutaj ktoś nocował zimą. Nie musimy się długo zastanawiać, kto. Oświęcim wróci. Ciekawie. Tutaj co ta skrzynia? Amunicja. Weź to obczaj. Nie jednego tutaj człowieka byś upakowała w tej skrzyni. Otwarta? Ciekawie. Śmietnik, jakieś worki. Nie będziemy tam zaglądać, bo ochrona nas może zobaczyć. A pewnie jakieś pozostałości ze szpitala. Może. No, co do piwnicy. No, nic tutaj na razie nie ma. Idziemy. Komuś tutaj chyba nieźle nudziło. Pisząc takie hasła. No, tam później też będziemy chcieli pójść, o ile nie będzie tak padać. Ale ten zapach deszczu jest bezcenny. Tam są chyba jakieś pompy, nie? Wodne. Widać po rękawie. Poziom wiatru się już podwyższył. W tyle samochody. I osiedle. Dobra. To jest fajne, radzi to. Nie, spróbuję to nagrać. Wydaje się to duże. Niezłą dyskotekę tu by można było urządzić. No. A ja tego nie widzę. Góry ta latarka jest za słaba. Jakaś lina. Nie wiem, co tam może być.